Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. Jakiś czas temu opowiedzieliśmy Wam o elicie przestępczej dwudziestolecia międzywojennego o kasiarzach. Dzisiaj wracamy do tego okresu i do fanów agresywnej prywatyzacji, amatorów, cudzej własności do złodziei, ale tym razem opowiemy Wam o takich, którzy okej, okay, może i nie mieli takiego szacunku w półświatku jak kasiarze, ale nieraz na dłuższą metę więcej od nich zarabiali. Kieszonkowcy i włamywacze. Brzmi to może pospolicie, ale czasem ich metody działania były naprawdę imponujące, nie oszukujmy się. Jak okradano na żyletkę, jak choćby ślepy mietek, jak na wujka? Ile osób mogło być zaangażowanych w obrobienie jednej tylko Chałupy, i czy ci drobni przestępcy na cokolwiek dobrego się przydali? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Kradzieże wszelakie były potworną plagą, i to nie tylko w dwudziestoleciu międzywojennym, ale również w wieku XIX. Mało kto przez całe życie nie padał ofiarą jakiegoś złodzieja, a ci byli naprawdę zuchwali i w sumie ciężko im się dziwić, bo metody działania policji i sposoby na zabezpieczanie swojego mienia nijak się miały do tego, co mamy dzisiaj. Oczywiście złodziej złodziejowi nierówny. W 1915 roku, czyli w roku opuszczania Warszawy, rosyjskie służby raportowały, że w tym mieście działa około 30 złodziejskich specjalności. Przyjrzyjmy się im, zaczynając od najniższych rangą piechociarzy. To były młode chłopaczki, z reguły od 10 do 16 lat mieli, i w biały dzień na chama kradli przekupkom towar z LADY, albo kury śmigające sobie luzem po podwórku, albo również. Torebki, metodą na wydrę, czyli zwyczajnie na bezczela wydzierając je kobietom z rąk. Czasem działali też w grupkach, ale z reguły to był tylko wstęp do bardziej zorganizowanej działalności przestępczej, na przykład do włamań, w których kluczową rolę odgrywał o wiele już mocniej szanowany w półświadku klawisznik. On był nie tylko najważniejszym członkiem złodziejskiego zespołu, ale też takim jego jakby menadżerem. Dobry klawisznik wiedział, że nie ma udanego włamu bez dobrze przeprowadzonego zwiadu. To też zlecał obserwowanie np. mieszkania, które planowano obrobić. Taki obserwator robił to z miejsca, w którym jego obecność nie wzbudzała podejrzeń, np. z kawiarni czy z okolicznej cukierni. Miał za zadanie poznać grafik domowników, upewnić się, czy nie mają psa. Później trzeba było obczaić już zasadnicze mieszkanie, obczaić układ pomieszczeń, upewnić się, czy na pewno warto to miejsce okradać. I tutaj do akcji wchodził zwiadowca. Czasem to był klawisznik, ale z reguły była to inna osoba w tym złodziejskim zespole. Taki zwiadowca udawał handlarza albo wędrownego fryzjera, chociaż akurat w tym drugim przypadku to dobrze by było, jakby znał się choć odrobinę na obcinaniu włosów, bo gdyby ktoś jednak zdecydował się na taką usługę, no to szybko mógłby nabrać pewnych podejrzeń. Niemniej jednak takim osobom w większości odmawiano, więc było tylko kilka chwil, żeby zorientować się w układzie pomieszczeń i ewentualnie jeszcze zobaczyć, jakie są w drzwiach zabezpieczenia. Niemniej jednak często tyle w zupełności wystarczało, żeby ułatwić przyszłość. Robotę. No właśnie, teraz już można było przystępować do włamania właściwego, oczywiście pod nieobecność mieszkańców. I tu pojawia nam się kolejny bardzo ważny członek złodziejskiego kolektywu, czyli cyngier. To była osoba, która stała na czujce i ostrzegała okradających chałupę, jak działo się coś złego, oczywiście nie krzycząc, kurna chłopaki, gliny idą, pieprzajta. Tylko był bardziej wyrafinowany system komunikacji, często oparty o udawane odgłosy zwierząt. Na przykład żaba oznaczała, że dzieje się coś podejrzanego, a pies, że trzeba natychmiast uciekać. Co więcej, Cyngier miał nie tylko informować, ale również w miarę możliwości odciągać nieproszonych gości. Na przykład pytając o drogę i prosząc, żeby choć odrobinę go podprowadzono. A jak się nawinął patrol policji, to Cyngier rzucał na przykład mundurowym, że dwie przecznice dalej to jest chyba jakiś napad. No i oczywiście policjanci w te pędy się tam zawijaj. Jak dziś było w robocie? A daj spokój. Dostaliśmy zgłoszenie, że na Skwerku, w jednym z parków, grupka mężczyzn pije alkohol. A gdy przyjechaliśmy na miejsce, okazało się, że nikogo tam nie ma. Naturalnie służby się po pewnym czasie wycwaniły, poznały złodziejskie sztuczki. To też już w naprawdę ekstremalnej sytuacji, jak się nawinął patrol, to cyngier dawał kolegom ostrzeżenie, po czym udając pijanego, zaczynał mundurowym ubliżać, albo wdawał się z policjantami wręcz w przepychankę. I efekt tego był taki, że cyngier był zawijany przez policjantów na posterunek. Zazwyczaj wychodził na wolność po paru dniach, ale w ten sposób wiele złodziejskich akcji było ratowanych. Cyngier mógł być również oczywiście kobietą. W razie przypału jedne tłumaczyły, że akurat idą po leki dla chorego dziecka, a inne wolały flirtować z policjantami, podczas gdy koledzy niedaleko obrabiali chałupę. No właśnie, koledzy, liczba mnoga, bo klawisznik menadżer tylko umiejętnie otwierał drzwi, a łup ze środka wynosiło kilku chłopaków, żeby było szybciej. Oni zresztą też z doświadczenia doskonale wiedzieli, gdzie szukać, a w razie czego potrafili szybko biegać. Jak więc widzicie, naprawdę sporo osób mogło być zaangażowanych w taką akcję obrabiania mieszkania. Naturalnie można też było działać solo, jak na przykład lipkarze których dziś nazywalibyśmy pewnie spidermanami i to nie bez powodu. W ówczesnym slangu lipka oznaczała okno i właśnie w ten sposób złodzieje tej specjalizacji dostawali się do domów. To znaczy nie swoich raczej, tylko tych, które planowali okraść. Czasem lipkarze dołączali do złodziejskich zespołów i to oni otwierali od środka drzwi. Jednak w większości działali solo, ciepłymi nocami, kiedy ludzie zostawiali otwarte okna. Oczywiście ludzie głupi też nie byli i praktycznie nikt nie zostawiał otwartego okna w swoim mieszkaniu, które było na parterze albo na pierwszym piętrze. To też lipkarze musieli po parapetach, fasadach, gzymsach często wchodzić naprawdę wysoko i bardzo często robili to boso. Nie tylko dlatego, żeby być ciszej, ale dlatego, żeby lepiej czuć grunt pod nogami. W tym przypadku ścianę. Niestety nie zawsze wspinaczka boso gwarantowała sukces, o czym bardzo boleśnie przekonał się chyba najsławniejszy warszawski lipkarz na początku XX wieku. Mówiono na niego oczywiście, że pająk. Poza okradaniem stołecznych mieszkań, lubił sobie też pojechać na gościnne występy, np. do Poznania albo do Bydgoszczy. I podczas jednej z takich akcji zleciał z wysokości mniej więcej czwartego piętra i zginął. Zakładając jednak, że lipkarzowi udało się wejść przez okno do mieszkania, ale orientował się, że ktoś w nim jednak jest, to co wtedy? Lipkarze często mieli przy sobie broń, ale nie tam, że pistolet czy nóż, tylko woreczek z piaskiem, czasem z domieszką ołowiu. Chował się taki lipkarz z tym woreczkiem. Za meblem na przykład, czekał na odpowiednią chwilę i walił lokatora w potylicę, powodując utratę przytomności. Mówiono na to chińska narkoza, bo podobno, zaznaczam, podobno tak mieli robić medycy w starożytnych Chinach. Zdarzało się jednak, że lipkarz woreczka ze sobą nie miał, no i co wtedy? Pozostawała ucieczka albo uderzenie jakimś ciężkim narzędziem, ale wtedy można było zrobić poważną krzywdę, a tego lipkarze woleli unikać, podobnie jak szczury. Kto? To była taka specjalna kategoria złodziei, którzy działali w eleganckich hotelach. Przychodził taki człowiek bardzo ładnie ubrany, brał nocleg na jedną noc, ale w bagażu miał ciuchy na zmianę. Faceci przebierali się na przykład za takiego fryzjera z dostawą do pokoju, za posłańca, generalnie za kogoś, kogo obecność w hotelowym korytarzu nie dziwiła. Dziewczyny z kolei, bo te też były w tym fachu, naturalnie przebierały się za pokojówki. Taki już ubrany w roboczy strój szczur, wszedł i łapał za kolejne klamki w hotelowym korytarzu. No i oczywiście wiele drzwi pozostawało zamkniętych. W niektórych otwartych pokojach byli goście hotelowi, ale wtedy można było powiedzieć: "O, przepraszam bardzo, nie ten pokój", a strój tylko uwiarygadniał całą narrację. Natomiast raz na jakiś czas zdarzał się otwarty pokój, w którym akurat z jakiegoś powodu hotelowego gościa w tym momencie nie było i wystarczyło wtedy parę chwil, żeby zgarnąć co cenne i to mógł być naprawdę potężny łup. A rano już znowu w eleganckim niczym szczur na otwarcie kanału stroju, złodziej z hotelu o nic nie podejrzewany się ulatniał. O ile jednak szczurowi mogło się czasem poszczęścić i zawijał z pokoju hotelowego diamentowy naszyjnik, albo kasiarz w wyniku udanej akcji wchodził w posiadanie sztaby złota. No to na dłuższą metę i tak więcej od nich na złodziejce zarabiali zazwyczaj doliniarze, czyli kieszonkowcy, bo w slangu określenie na kieszenie to były właśnie doliny. W każdym razie, czemu doliniarze zarabiali więcej na dłuższą metę? Bo. Rzeczy, które zabierali z kieszeni swoich ofiar, były o wiele prostsze do spieniężenia. Łatwiej było jubilerowi albo typowi w Lombardzie opchnąć zegarek albo pierścionek, wciskając tkliwą historię, że zmusza nas do tego życie, niż jakieś podejrzanie, drogi naszyjnik chociażby. Poza tym taki jubiler czy typ w Lombardzie z reguły się i tak domyślał, skąd jest ten towar. Ale oni też nie chcieli mieć przypału z władzami, więc woleli ten towar do. Nie, panie Władimirze, nie jestem zainteresowany kupnem czterech statków pszenicy. Nie, nie wierzę, że je pan znalazł. W Chinach niech pan próbuje. Doliniarz wcale nie musiał działać solo. Praca w grupie mogła polegać na przykład na tym, że jeden kradnie, a później szybko przekazuje zdobyć drugiemu, i ten jeszcze kolejnemu, i ten jeszcze kolejnemu, a ten kolejny jeszcze jednemu koledze. Miało to sprawić, że. W razie czego, jeżeli ofiara się zorientuje i obezwładni doliniarza, albo wzniesie alarm i zainterweniuje policja, to łup już i tak będzie daleko, a doliniarzowi nikt nic nie będzie w stanie udowodnić. Partnerzy przydawali się również przy robieniu sztucznego tłoku, choćby na targu, co dezorientowało ofiarę. Naturalnie, można też było działać solo, ale trzeba było być bardziej kreatywnym, zwłaszcza na wspomnianym przed chwilą targu. Nie chodzi jednak o okradanie klientów, bo to akurat było dość proste. Prawdziwie godnymi przeciwniczkami były panie przekupki, które w pełni świadome tego, ilu się kręci złodziei w ich miejscu pracy, trzymały zarobione pieniądze w woreczkach pod ciuchami. Gdzie dokładnie to akurat było? Bardzo proste do sprawdzenia. Wystarczyło raz coś u takiej pani kupić i zobaczyć, gdzie chowa hajs. Jedna z handlarek, handlarek na białym, na warszawskim kercelaku, trzymała pieniądze w torbie pod fartuchem, ale straciła je w wyniku szwindla tak niesamowitego, że to jest aż niepojęte, że się udał. Złodziejaszek poprosił przekupkę, żeby ta nalała mu kwartę śmietany, ale nie do jakiegoś naczynia, tylko za kołnierz. Kobita się trochę zdziwiła, ale chłopak brnął w to dalej. Powiedział, że wie, że to kretyńsko brzmi, ale to jest taka kuracja, jaką mu zalecono na czyraki na plecach. Więc proponuje za to 10 zł. a jak na tamte czasy to był naprawdę niezły hajs, zwłaszcza jak za tego typu usługę. Więc kobieta się zgodziła. Było to dość nietypowe, więc wokół zaczęli się gromadzić rozbawieni ludzie. Chłopak przyklęknął przed przekupką... Już był gotowy, ale w ostatniej chwili sobie przypomniał, że kurczę, głupio by było przy okazji ubrudzić sobie pozostałe ciuchy. To też, gdybym mógł, to chciałby się owinąć fartuchem szanownej przekupki. Czy jest taka możliwość? Komicina powiedziała: "Jasne, spoko. Nie ma problemu, a reszty się już pewnie domyślacie." Podczas polewania ku ogólnej radości złodziejaszek pozbawił babę torby z hajsem. O ile taka akcja zdarzyła się raz, to regularnie kieszonkowcy używali metody na wujka, najczęściej na dworcach. Polegało to na tym, że kieszonkowiec wypatrywał wysiadającego właśnie z pociągu odrobinę starszego, dobrze ubranego pana, po czym rzucał mu się na szyję, krzycząc – wujku! – ale to nie był jego wujek, naturalnie. Ten starszy pan był całą sytuacją nieco zmieszany, albo nawet zły, i wtedy doliniarz przepraszał i odchodził, zawstydzony, że pomylił tego człowieka z jakimś innym typem. Ale co miał przy sobie zawartość jego kieszeni, to jego. To oczywiście nie tak, że człowiek był narażony na spotkanie z kieszonkowcem dopiero po opuszczeniu pociągu. Nie w samych wagonach też trzeba było bardzo uważać, bo na przykład popularną metodą używaną tam przez doliniarzy była trzecia ręka, to znaczy to nie tak, że potrafili ją sobie wyhodować, tylko mieli sztuczną na przykład na tym blaku, podczas gdy prawdziwa, sprawna, ukryta ręka przez otwór w płaszczu opróżniała kieszeń pasażera obok. Czasem doliniarze na przykład pozbawiali swoje Ofiary świadomości, jak nikogo innego nie było w przedziale, to na hamach, chloroformem, albo częstując swoje ofiary papierosami z dodatkiem środków usypiających. No i była też metoda na stolec. Polegało to na tym, że jak na dobrego współpasażera przystało, doliniarz częstował towarzysza podróży, na przykład kanapką, z dodatkiem środka przeczyszczającego. I kiedy po jakimś czasie ofiara wybiegała do klopa, bijąc przy okazji rekord świata w sprincie, to doliniarz miał naprawdę dużo czasu, żeby przejrzeć bagaż i pozostawione w pośpiechu ubranie i zabrać co cenniejsze rzeczy. Jeśli jednak cel nie był w jakiś sposób otumaniony, to wcale nie trzeba było pozbawiać go zawartości kieszeni bez ich naruszania. Chodzi o tak zwaną metodę na żyletkę, czyli po prostu o rozcinanie kieszeni albo torby. Tylko, że to trzeba było robić w tłumie i naprawdę szybko się po akcji zawijać, no bo tu już był ewidentnie dowód popełnienia przestępstwa. Ponoć wirtuozem metody na żyletkę był gość, na którego wołali ślepy Mietek, miał się dorobić w ten sposób takich pieniędzy, że mógł sobie pozwolić na kupno sześciopokojowego apartamentu i na zatrudnienie pokojówki, kucharki i lokaja. A twój szef? Czym się zajmuje? A nie mówi. Ale dużo żyletek ma to chyba ten barber. Z czasem metoda na żyleckę ewoluowała i złodzieje zaczęli używać takich malutkich nożyków sprężynowych, ale takich naprawdę małych, mieszczących się na przykład w sygnetach. A gdzie tego wszystkiego można się było nauczyć? Były szkoły dla kieszonkowców, tak jak szkoła dla kasiarzy, o której już Wam kiedyś wspominaliśmy. Tak, ale w większości przed I wojną światową. W tych... W specyficznych placówkach edukacyjnych, w zamian za dzielenie się przyszłym łupem, w większości biednych chłopaczków z ulicy uczono dyskretnego doliniarstwa, chociażby w ten sposób, że obwieszano manekina dzwoneczkami i trzeba mu było zabrać fanty w taki sposób, żeby żaden z nich nie zadzwonił. Aczkolwiek to wcale nie w takich miejscach uczyła się większość doliniarzy. To w zasadzie całkiem smutne, ale bardzo często kieszonkowców uczyli rodzice. To było złodziejskie rzemiosło przekazywane z pokolenia na pokolenie, więc często już z domu wynoszono znaczną wiedzę, którą poszerzyć później można było w więzieniu, bo to była tylko kwestia czasu, aż się tam trafi na dłużej albo krócej. A tam byli doświadczeni koledzy, którzy sprzedawali swoje patenty młodym. A pierwsza rada zawsze brzmiała: dbaj o dłonie. I tak faktycznie było. Doliniarze mieli bardziej zadbane dłonie niż wiele dziewczyn. Wcierali w nie różnego rodzaju kremy, maści, paznokcie zawsze mieli krótko przycięte, bo jedno głupie zahaczenie, nawet dźwięk od zrogowaciałej skóry to mogło położyć całą akcję. Istotne też było ćwiczenie obu rąk, bo prawą kradło się z lewej kieszeni, a lewą z prawej. Trzeba też było wyrabiać pamięć mięśniową, bo żeby coś skutecznie, czyli bez przypału, ukraść z dupniaka, czyli z tylnej kieszeni spodni, trzeba było w charakterystyczny sposób ułożyć te trzy palce. No i jeszcze jedna rzecz była naprawdę istotna. Trzeba było wyglądać totalnie nieciekawie, ani za bogato, ani za skromnie. Po prostu nie wyróżniać się z tłumu. Mimo, że ludzie oczywiście woleliby nie być okradani przez kieszonkowców, to doliniarze i tak mieli bardzo specyficzną opinię w społeczeństwie, bo czasem zdarzało im się okradać również tych, których się powszechnie nie lubiło. Raz na przykład w kraju zapanowała wręcz euforia po tym, jak gazety opisały, że Pewnemu znanemu kamienicznikowi podpierniczono na żyletkę kilkanaście tysięcy złotych. Skąd ta powszechna radość? Ano stąd, że niedługo wcześniej również kraj obiegł news, że właśnie ten kamienicznik bezdusznie wypierniczył na bruk rodzinę z dwójką dzieci. Ale, ale, przedwojenni doliniarze jeszcze mocniej plusowali podczas niemieckiej okupacji. Nieraz doliniarze z radością działali albo w szeregach, albo we współpracy z Armią Krajową. Okradali Niemców z dokumentów, które później były przekazywane specjalnym komórkom fałszerzy, którzy na ich podstawie tworzyli dla naszego podziemia dokumenty, dzięki którym można było organizować i przeprowadzać niezliczone akcje. Ale żebyśmy tutaj bezkrytycznie na koniec nie zrobili z doliniarzy zbiorowego Robin Hooda, to pamiętajcie proszę, że poza tą wojenną współpracą ich praca polegała na okradaniu ludzi. Bogacili się owocami czyjejś z reguły uczciwej pracy. Swoją drogą, dzisiaj wcale nie trzeba chlastać kieszeni, wchodzić do domu oknem czy podawać kanapki ze środkiem przeczyszczającym, żeby pozbawić kogoś pieniędzy. Dziś można to zrobić zdalnie, jak jest się hakerem, i wcale nie jest do tego potrzebny jakiś potwornie drogi sprzęt. Wystarczy jeden niezabezpieczony mail, z którego ktoś, kto wie jak to zrobić, wykradnie nasze dane i już może wziąć na nas kredyt. Albo, na przykład, zażądać od nas potężnych pieniędzy, żeby nasze służbowe maile nie trafiły jednak do konkurencji. Bardzo nieprzyjemne sytuacje, ale na szczęście można się przed tym wszystkim zabezpieczyć dzięki szyfrowaniu Waszych danych. W opisie naszego filmu znajdziecie link do strony NordVPN, na której z astralną zniżką możecie kupić pakiet, który zabezpieczy wasze dane przed podwędzeniem. Co więcej, z naszym kodem dostaniecie też 4 miesiące gratis, kupując dwuletni plan. Więc naprawdę się opłaca tym bardziej, że Nord zabezpiecza nawet 6 urządzeń, nie robi sobie przerw i. Umożliwia jeszcze dodatkowo oglądanie treści niedostępnych u nas, a dostępnych choćby w Turcji, gdzie i tu taka ciekawostka w mieście Mersin w 2013 roku odbywały się 17 już igrzyska śródziemnomorskie. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie naszego filmu. Wbijajcie śmiało, polecamy Wam serdecznie NordVPN i widzimy się niedługo.